Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj recenzja Scylla, czyli najnowszego w grze World of Warships krążownika niemieckiego na 8 tierze. Jeżeli jesteście fanami Grafa Szpe, to Scyll może przypaść wam do gustu. To koncepcja projektu, no właśnie, przeniesiona na 8 poziom gry. No i ciekawe, jak on się sprawdza. Zapraszam na tą recenzję, ale także zapraszam do śledzenia mojego kanału. Inne materiały będą w trakcie wyświetlały się u góry, a ty, drogi widzu, jeżeli przypadnę ci do gustu, znaczy to, co ja robię, to bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania. A my nie przedłużajmy i zobaczmy, co ten Scyll potrafi. Najpierw parametry w porcie, moduły, kapitan, a potem moja krótka ocena. Odpływamy. Okej, jesteśmy przy głównym bohaterze naszego odcinka. Scyll, czyli krążownik niemiecki 8 poziomu. Dwie wieże, jedna na dziobie, jedna na rufie. Warto brać pod to uwagę, że to nie jest wielki, że tak powiem, potwór do niszczenia, ale jest interesujący. Na to trzeba też zwrócić uwagę. Żywotność, moi drodzy, 44 tysiące. Podobna do Princa Eugena, o tam 1000 różnicy jest pomiędzy okrętami. Rozmieszczenie pancerza, tu warto zwrócić uwagę, że jest fajnie pomarańczowo na burcie, jest też ciemno pomarańczowo, prawie czerwono na wieżach, ale no reszta to, tak jak widzicie, 27-30, więc te pociski będą tutaj wchodziły, dodatkowo zadawały wam obrażenia. Jeżeli zdejmiemy tutaj, to zobaczcie, cytadelę jest łatwo wbić, bo jest na całej długości okrętu. Od dziobu mamy 110, od rufy 30, więc możecie poczuć, jeżeli wystawicie boczek. I dla tych, co niby cieszą się, że jest tutaj pomarańczowo, to powiem niekoniecznie, bo pociski z pancerników przeważnie powodują to, że poczujecie te obrażenia. Jednym słowem, wszystko w was wchodzi, nie wystawiamy boku Scyllem. Moi drodzy, artyleria, tutaj skupmy się najwięcej. Jest to artyleria przeniesiona z Grafa Szpe, dokładnie ten sam kaliber, troszkę poprawiony zasięg, 17,3, czas przeładowania 20 sekund, obrażenia obekami 3200, 8800 przeciwpancernymi, więc raczej gramy na przeciwpancerne pociski, staramy się walczyć z innymi krążownikami, bądź nawet z pancernikami, ale warto też mieć pod uwagę to, że jako krążownik będziemy starali się zwalczać wrogie niszczareczki. Bateria dodatkowa jest o wiele bardziej pokaźna niż na Grafie Szpe, bo mamy 6 wież podwójnych 105, ale także dwie solidnie osadzone na dziobie i na rufie wieże 150 potrójne, więc mogą one tutaj nam sporo pomóc. No przede wszystkim, że mają zasięg, moi drodzy, 8,4 km. To też jest bardzo, ale to bardzo interesujące, bo można wybrać sobie perki, które co nieco to wzmocnią. Torpedy 8-kilometrowe z przeładowaniem 90 sekund, dwie wyrzutnie poczwórne na, no powiedzmy, no, na burcie, bardziej w kierunku rufowej wieży. Prędkość torped 65 węzłów, więc tragedii nie ma. Można jakiegoś przeciwnika zaskoczyć, bądź uciekając puścić za sobą torpedy. Atak lotniczy to dwa klucze atakujące przeciwko okrętom podwodnym. Fajnie, że są klucze atakujące, bo na krążownikach niemieckich aż do na przykład Hindenburga denerwują mnie te bomby głębinowe. Bym powiedział, że bardzo rzadko się przydają. No przede wszystkim dlatego, że krążowniki niemieckie grają troszkę z tyłu. Nie podchodzą aż tak często blisko, żeby podwodniaki na nie polowały. No i mamy dodatkowo obronę przeciwlotniczą, która mimo tego, że jest bardzo tutaj szeroko rozpisana, to nie jest aż taka solidna. Zdarzyło się, że kilkukrotnie w bitwach rzeczywiście lotniskowiec zadał mi obrażenia, głównie dlatego, że no, złapał mnie w momencie, jak albo stałem w miejscu, albo płynąłem dosyć wolno, więc musicie na to uważać. Ze swojego doświadczenia wiem, że warto się skupić na tym, aby nie dać się złapać jakimś zmasowanym jednym, drugim atakiem lotniskowcowi. No wiadomo, nie zawsze jest tak łatwo. Manewrowość tego krążownika to 760 metrów na promieniu skrętów, przestawianie steru 12 sekund z kawałeczkiem i prędkość maksymalna 34 węzły. No i jeszcze warto powiedzieć o kamuflażu, który jest no, na tym poziomie, co mniej więcej te krążowniki niemieckie, 11,7, więc moi drodzy, tak wyglądają parametry tego okrętu. Przejdźmy sobie teraz do wyposażenia.
tutaj najpierw sprzęt eksploatacyjny, który jest rzeczywiście, ale to rzeczywiście bardzo, to bardzo fajny. Standardowa naprawka, grupa naprawczo-ratunkowa, macie hydro niemieckie 6-kilometrowe, które warto zainwestować. Jeżeli nie chcecie inwestować w to, to macie obronę przeciwlotniczą, macie przyspieszenie artylerii głównej i dzięki temu strzelacie no szybciej, bo tutaj macie przeładowanie 20 sekund, więc macie 4 takie użycia. Warto też zainteresować się, czy nie zmniejszyć przeładowania tego, bo przydaje się w niektórych sytuacjach. Samolot zwiadowczy używany przeze mnie, do wyboru jeszcze przez Was myśliwiec. Używam go dlatego, że wiadomo, 8 może rzucić na 10 i warto czasami ostrzeliwać kogoś z daleka. No i oczywiście grupa naprawcza, która potrafi przywrócić Wam co nieco hapsów i żebyście sobie jeszcze dłużej pograli, kiedy na przykład dostaniecie bęcki. Teraz moduły i ulepszenia. Tutaj mamy tak, modyfikacja głównego uzbrojenia, sądzę, że najbardziej sensowna rzecz, jeżeli chcecie, aby torpedy dłużej przetrwały, głównie tutaj o torpedach mówimy, bądź o 2 wieżach, pamiętajcie, że macie tylko 2 wieże, no to warto się skupić na tym. Na drugim slocie wybrałem sobie wydłużenie sondy hydroakustycznej o 20%, no to sporo daje, 6-kilometrowa sonda potrafi Wam pomóc na przykład w polowaniu na dedeki, na inne krążowniki, kiedy jesteście w bliższej odległości, więc warto zainwestować w to, no i przede wszystkim w torpedy, które będą płynęły w Waszym kierunku. Modyfikacja systemów celowniczych albo, moi drodzy, obrót wież. Tutaj obrotu wież dostajemy 15%, ale modyfikacja systemów celowniczych ma to do siebie, że jeszcze do tego i torpedy się szybciej obracają, znaczy wyrzutnie torpedowe, i oczywiście minimalnie zwiększa się zasięg sekundarki. Warto zwrócić uwagę, że okręt jest bardzo celny, bo na zasięgu 17 km, możecie sobie zerknąć tutaj, rozrzut pocisków to tylko 142 metry. Więc jeżeli będziecie uważali, że to jest Wam niepotrzebne, to proponuję ten obrót wież, wtedy zmniejszycie sobie obrót o pełne 180 stopni, o te powiedzmy, no, 18 sekund, dobrze liczę? No mniej więcej tak by wychodziło, do 18 gdzieś zbijecie. Może mieć to wpływ duży. Modyfikacja napędu, ja na razie gram z tym i sądzę, że chyba raczej zostanie modyfikacja napędu. Modyfikacja układu sterowania, moi drodzy, czas przestawiania steru. Jeżeli uznacie, że okręt za słabo kręci, za wolno zmieniacie właśnie kierunek Waszego rejsu po mapach World of Warships, no to to może Wam pomóc i na pewno na 5 slocie koniecznie, must have dosłownie, modyfikacja systemu kamuflażu. Raz, że zasięg wykrywalności znika, dwa, że ten rozrzut pocisków w Waszym kierunku jest troszkę mniejszy. I przejdźmy do dowódcy. Tu jeszcze bym powiedział, może do końca nie jest to wybrane tak, jakbym chciał, ale na pewno będę się nad tym jeszcze troszeczkę zastanawiał. Powiem Wam, dlaczego to wybrałem, co i jak. No na pewno obrót wież jako nasmarowane tryby to taki perk must have jako Z1. Przejdźmy dalej. Na dwójce wziąłem sobie wydłużenie sondy hydroakustycznej. Jeżeli uważacie, że jest to Wam całkowicie niepotrzebne, to jedynym sensownym perkiem jest cel priorytetowy. Pozwala Wam on, moi drodzy, dzięki temu, no będziecie wiedzieli, kiedy do Was ewentualnie ktoś celuje. Ja uważam, że niezbyt mi to konieczne, bo jeżeli i tak mnie wykryją, to i tak zaczynam się rozglądać częściej, czy przypadkiem do mnie już nie celują pancerniki, bo no warto się na tym skupić. Drugim perkiem za jeden jest wybrany wprawny ładowniczy. Przeważnie nie używam obeków na tym okręcie, ale wiadomo, czasami gdzieś wyskoczy jakiś niszczyciel, gdzieś wiadomo, pancernika trzeba kilka razy ostrzelać z obeków, bo idzie dziobem, bądź także nie za bardzo te przeciwpancerne wchodzą, no to ten wprawny ładowniczy może tutaj co nieco pomóc. Jeżeli jednak Wy uznajecie, że dosyć rzadko walczycie na pociskach odłamkowo burzących, no to tutaj opcją alternatywną jest specjalista do sprzętu eksploatacyjnego. Przeładowanie i myśliwca, i moi drodzy, przyspieszacza głównej artylerii skróci się o 10%. To może Wam tutaj co nieco pomóc. I teraz dowódca, moi drodzy, na Shilu. On jest tutaj zrobiony no prawie idealnie. Może jeszcze coś zmienię, ale powiem Wam, gdzie zmienię i dlaczego. Obrót wież na pewno Wam się przyda.
przyspieszacz wprawny ładowniczy, czyli zmiana typu pocisków baterii głównej, może Wam się przydać, jeżeli uznacie, że dosyć często trafiacie na niszczyciele, bądź zamierzacie z nimi walczyć. Chociaż, no nie oszukujmy się, pociskami przeciwpancernymi też można walczyć z niszczycielami. Na drugim slocie poprawiony sprzęt eksploatacyjny, dłuższe hydro. Jeżeli nie chcecie tego, jeżeli uznajecie, że hydro i tak Wam wystarcza, to możecie sobie zainwestować w cel priorytetowy. Będziecie wiedzieli, jeżeli do Was celują. Przeważnie, jeżeli mnie wykryją, ja taką mam zasadę, to i tak się zaczynam rozglądać jak głupi, bo no jakieś pociski z pancerników mogę już lecieć. Perki za 3 punkty są tutaj bardzo istotne. Adrenalina na pewno Wam się przyda, na pewno poprawione pociski przeciwpancerne, jeden z najważniejszych perków na tym okręcie. No i oczywiście nadzorca, który pozwoli Wam dostać po jednym każdym sprzęcie eksploatacyjnym. Kamuflaż też bardzo potrzebny, jeżeli chcecie mieć zasięg artylerii dodatkowej większy, bierzecie mistrza działonowego, no i dodatkowo jeżeli ktoś wejdzie Wam w zasięg wykrywalności, no to będziecie tutaj mieli, moi drodzy, oczywiście przyspieszenie artylerii głównej przeładowania. Tyle alternatyw, więcej tutaj nie ma. Jeżeli jedyną opcją, którą można jeszcze ewentualnie na nim zastosować, to gdzieś uzbierać punkty albo pozamieniać i wziąć eksperta przeżywalności, no bo no nie oszukujmy się, 8 walcząca przeciwko 10 może być to czasami problematyczne. I tak wygląda, moi drodzy, dowódca. W tym momencie jeszcze jedyną opcją jest, tak jak mówię, no tutaj czas przeładowania sprzętu eksploatacyjnego, żeby mieć te dwa konsumable o wiele bardziej poprawione. No i co? No i przejdźmy do mojej oceny tego okrętu, jak się grało i kawałka takiego krótkiego gameplayu, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Okej, mamy Shilla, moi drodzy, i pora na taką krótką moją ocenę tego krążownika 8 tieru, jak on będzie wpasowywał się obecnie w metę, jego plusy i jego minusy, moim zdaniem, moim okiem. Bardzo lubię ogólnie niemieckie krążowniki, lubiłem grać Grafem Spee, lubię Prince'a Eugena, lubię Agira, ale pod względem tego Shill jest zupełnie inny. Przypomina trochę Grafa Spee rzuconego na 8 z kilkoma boostami. I rzeczywiście tak jest, bo Shill to dalej koncepcja Grafa Spee, taki projekt projektu i no właśnie na 8 to jest ten problem. Jeżeli rzuci Was 8 na niższe tiery, na 7, na 6, jesteście na pewno zadowoleni, nikt Wam za bardzo tych cytadel na burtę nie będzie wsadzał, za bardzo też ta wielkość okrętu, bo Shill jednak jest duży, nie będzie Wam przeszkadzał. Jednak kiedy Shield zaczyna się mierzyć już z 9 albo z 10, no to zaczyna się robić delikatny problem. Na pewno dla gracza nieogranego będzie on stanowił wyzwanie, kiedy rzuci go na 10 bądź na 9, a wiemy, że matchmaking kapryśny jest i rzuci na pewno. Tak też Shield nie będzie łatwym krążownikiem. Ma swoje plusy, ma swoje zalety. Artyleria przeciwpancerna potrafi zadawać fajne obrażenia. Nie są to obrażenia takie jak Agir zadaje, na przykład 9 versus 10, ale tutaj te obrażenia są znaczne i można co nieco tutaj tym porobić. Torpedy 8 też potrafią robić robotę. Nie jest to jakaś rewelacyjna, że tak powiem, obrona, ale zawsze potrafimy szybko obrócić się i wpakować przeciwnikowi właśnie torpedki. Wielkim, ale to wielkim problemem jest jego cytadela i jego wielkość. Przede wszystkim wydawało mi się, że kiedy Shield został zapowiedziany, będzie to projekt o wiele mniejszy pod względem wielkościowym, ale on jest dosyć, no właśnie, bardzo sporych gabarytów. Tak naprawdę jest rozciągnięty, że tak powiem. Graf Spee wydaje mi się takim zbitym krążownikiem, który rzeczywiście fajnie manewruje, fajnie kręci, fajnie wchodzi, że tak powiem, w akcję, w zwarcie, a Shield no taki się wydaje trochę taki no przerośnięty koszykarz w sklepie z porcelaną. No dobra, może takie kiepskie porównanie, ale no mniej więcej wiecie o co mi chodzi, albo może nadążacie nad moim tokiem myślenia. No ale no mniejsza o to. Jeżeli biorąc pod uwagę te wszystkie plusy i minusy, artylerię, torpedy, to że mamy atak lotniczy, no całkiem fajną żywotność, no i przede wszystkim niemiecki pancerz, który jak dobrze się ustawicie, to rykoszetuje. Kamuflaż, manewrowość. No to Shield, tak porównując, będąc sprawiedliwym, powinien ode mnie dostać 6 na 10 punktów. To taka moja skala, że tak powiem, jak sobie oceniam. Ostatnio recenzowałem Wam m.in. Lipska, link macie na przykład u góry, wcześniej pojawiał się.
I no, Lipsk dostał 8 na 10, ale dlatego, że Lipsk bardzo fajnie wyróżnia się na tle szóstek, a Shield na tle ósemek i ewentualnych bitew z dziesiątkami, no już mu może być troszeczkę trudniej. Tak też nie jest to łatwy krążownik, pograjcie nim, poćwiczcie, sprawdźcie, która opcja będzie dla Was najlepsza, ale przede wszystkim, jeżeli miałbym powiedzieć, no to jest jednak fajna alternatywa na ósemce, no bo mamy zupełnie inny krążownik obok Hipera, Mainza i Princa Eugena. No dobra, dziękuję Wam, moi drodzy, za dzisiejsze obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak, zostańcie ze mną dłużej. Polecam się na YouTubie i na Twitchu Ubersrake, kanał od gracza dla graczy. Hej, hej!